Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie na serwerze EU15. No i dzisiaj taka większa chillerka. Mieliśmy weekend na naprawdę dużych obrotach, zaraz oczywiście o wszystkim opowiem. Natomiast dzisiaj więcej sobie pogadamy, oczywiście też tutaj troszeczkę poklikamy. Może nawet zdobędziemy podziemia, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Natomiast wreszcie troszeczkę spokoju po tych naprawdę trzech zwariowanych dniach. Na wstępie pamiętajcie oczywiście, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek. No i wiadomo, każdy kto się bawi w tą aktywność musi subskrybować mój kanał i zachęcam do robienia tego, dlatego że co miesiąc wyłaniam najaktywniejszą osobę, no i nagradzam ją albo grzybkami, albo paysafe cardem, w zależności co kto sobie wybierze. Oczywiście kupujcie grzybki z kodem neutral i wysyłajcie mi screeny gdzieś tam na Instagramie, na mailu, na Discordzie, jak używacie tego kodu twórcy, czy to przy pakietach specjalnych, czy przy zwykłych pakietach grzybkowych. Powiedzmy, dziękuję wam pięknie za wsparcie, za kupno właśnie z tym kodzikiem neutral i wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dobrze, tyle z ogłoszeń parafialnych, standardowo jak zawsze na wstępie, no i teraz EU15 i nasz druid. Pogadanka, na początek troszeczkę pogadanki, miałem naprawdę trzy bardzo zwariowane dni. Ogólnie tak, filmy w ten weekend od piątku tak naprawdę do wczoraj, do niedzieli pojawiały się w różnych porach, dlatego że w piątek wystartował stream na Twitchu o godzinie 16, do 22 siedziałem na streamie, potem montowałem odcinek z pierwszego dnia. Odcinek z pierwszego dnia miał jakieś, nie wiem, 3 godziny 40 minut chyba surowego materiału i ja to wszystko przyciąłem do bodajże godziny 40 minut, więc jakieś 2 godziny wyciąłem, powyrzucałem, no dużo było roboty, więc odcinek z pierwszego dnia wleciał o drugiej w nocy, około drugiej w nocy, coś takiego. Widzę, że na ten moment zrobił już tam jakieś 4500 wyświetleń, więc no tutaj odcinek z pierwszego dnia wynikowo not bad, szczerze mówiąc not bad. Odcinek z drugiego dnia, stream w sobotę był od godziny 12 do 16, ja praktycznie od razu po streamie zacząłem montować, skończyłem montować, bo też tam miałem 3,5 godziny surowego materiału, wyszło 2 godziny 10 minut, no i też skończyłem jakoś montać koło 20 i o 20 wam ten film wrzuciłem. No ale to była sobota, wieczór, wiadomo, mało kto tak na dobrą sprawę siedzi przy kompie. No i później trzeci dzień, tak samo 12-16 streamek. Tu już mi wyszło na szczęście tylko godzina 40 materiału surowego, takiego docelowego wyszła godzina 16 minut. No i to wleciało wam wczoraj o jakiejś 22-23. Film z drugiego dnia i trzeciego, no nie zrobił jakichś wybitnych wyświetleń. Z tego co widzę na ten moment, film z drugiego dnia ma 2000 wyświetleń, a film z trzeciego ma 1400. No te 1400 to jest akurat dobry wynik z tego co widzę, dlatego że no ciągle tutaj oglądacie, nie? Wiadomo, wczoraj niedziela, późno to weszło, dzisiaj dopiero ludzie wstali, pewnie po jakiejś pracy, szkole sobie obejrzycie. Tak czy inaczej, no mówię, 3 dni niemalże wyjęte z życia. 3 dni niemalże wyjęte z życia. Wczoraj po streamie pojechaliśmy jeszcze do moich rodziców, także też wróciłem koło 20, koło 21. Dopiero zacząłem montować, dlatego tak późno ten film wleciał. No ale tak wyszło, tak po prostu wyszło. Bardzo pracowity weekend. Mam nadzieję, że właśnie obejrzycie sobie te filmy z pierwszego, drugiego i trzeciego dnia. Jakby ktoś przegapił któryś film z któregoś dnia, to wiedzcie, że wszystkie są na kanale, więc możecie je sobie obejrzeć. No bo jednak większa ilość wyświetleń, lajków, komentarzy motywuje i wiem, że powiedzmy tego czasu, ten czas nie poszedł na marne, może tak, ten czas właśnie nie poszedł na marne. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o taką pogawędkę odnośnie właśnie weekendu. Jak wygląda EU15, jeżeli chodzi o koniec trzeciego dnia? Mam tutaj screena, ponownie od Keziego, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję oczywiście. No i mamy tutaj najwyższy level 238 chyba, z tego co widzę. Chyba większego nie ma. Kugi ma 237, tu jakieś 231, nie wiem gdzie jest Rekles, bo Rekles też miał bardzo wysoki level. Wiecie, no wy sobie możecie tą topkę prześledzić, się zatrzymać filmik, to ja wam tak tylko pokazuję na szybko. Natomiast teraz, czwartego dnia, ja to nagrałem o godzinie 13:30, no Zouzi 238 level, tu 231 jakiś, Rekles 222, okej, to on nie miał takiego wysokiego. Także no tutaj Kugi z Zouzim, dwóch nekromantów, najwyższe levele na serwerze póki co. Ogólnie też są ludzie z naszej gildii w topeczce, zaraz do tego przejdę. No ale właśnie, powiem wam szczerze, mocny serwer, naprawdę mocny serwer. Przez to, że co niektórzy, już w ogóle zobaczcie, 20 osób ma podziemia, gdzie dzisiaj jest dopiero czwarty dzień. Bardzo dużo osób tak na dobrą sprawę
mocno pocisnęło. Ta gildia Highway to Hell nawet, szczerze wam powiem, że jest w stanie, patrząc tak na topkę, walczyć z tym Freedom jak równy z równym, gdzie jestem w szoku, ale widziałem, że w ogóle Freedom miało problemy z ludźmi, żeby zebrać faktycznie taką 50 mocnych, grzebiących ludzi, no bo EU15, mówię, troszeczkę straciło, powiedzmy, na popularności, straciło, wiecie, na takim rozpędzie, więc Freedom miało problemy. Highway tutaj ekipa, która chyba no od dawna się zbierała na ten serwer, no i ładnie cisną. Tutaj oczywiście te kody, o których wspominałem, no tam na streamach i też wy to widzieliście w odcinkach, które, powiedzmy, można wygrywać na oficjalnych transmisjach Shakesa, no i jakby one pomagają, tak? One bardzo mocno pomagają, przez to już wczoraj rano, wczoraj w południe, co niektóre osoby miały podziemie. A skoro miały podziemie, to miały 10 kopalnię, a skoro miały 10 kopalnię, to przy odpowiedniej ilości grzybów i surek mogły jeszcze powymieniać gemy i jeszcze bardziej pocisnąć. Także no te levele 200 właśnie 40 prawie po tych 3 dniach no wbite zostały. Zostały wbite głównie za sprawą właśnie tych podziemi i tych mocniejszych gemów. No ale ładnie tutaj dużo osób ciśnie. Dobrze, tak wygląda topeczka. Gildie nieistotne, pupili w tym momencie mają 243 osoby, podziemia właśnie 20. Okej, co my tu mamy? Tu na razie nic, tutaj do kibelka możemy coś wrzucić, od razu sobie rozmontujemy, bo to nie ma znaczenia. A rękę robimy oczywiście później, portalu i tak nie zrobię. Pupile. Jeżeli chodzi o pupile, to wczoraj udało mi się złapać tego chompa, natomiast niestety nie udało mi się złapać Kroksa. Tak więc Kroksa muszę dopiero dzisiaj złapać, sporo mi się tutaj jedzonek już odłożyło. No ale właśnie, dzisiaj oczywiście od razu po północy pupile porobione, żeby nie czekać. Tu muszę z dnia jeszcze złapać orzeszkuna, no ale głównie właśnie ten płomiełaz i Kroks, przede wszystkim Kroks jeszcze do złapania, żeby te środowiska poubijać, no i wiecie, no woda troszeczkę do tyłu, ale ziemię mam za to najbardziej do przodu i tutaj mrok widzę, że na drugim miejscu, także no jako druid jak najbardziej jest to dla mnie okej. Dobrze, dalej, tak na szybko, tutaj nic nie mamy, tu w ogóle tak, oczywiście... No w sumie mogę kupić, skoro nam się już pokazało, plus jeden, cyk. Tu możemy jakieś poteczki pokupować, why not, skoro też się pokazały. Tu widzę, że wisiorek, no za 10 grzybów drogi, ale dobra, plus jeden do klasera, niech będzie, nie wiem, czy to jest zbyt mądre. Oczywiście wiadomo, dzisiaj spróbuję tutaj zdobyć podziemia, no i tyle, i tak naprawdę tyle, bo będę chciał jeszcze regularnie sobie zdobywać jakieś tam, powiedzmy, itemki do klaserka, nie? Żeby ten klaser mieć jak najwyższy, żeby ten klaser też, wiecie, nie zaniedbywać go. Tutaj też sobie regularnie robię nawet jakieś ataki, darmóweczki, jak ktoś mi daje. Mam świętego grala, nie? Więc to jest o wiele prostsze. Także jak ktoś mi daje jakiś itemek, mryga mi i tak dalej, to oczywiście, o, tutaj na przykład trinket mamy, cyk, pyk, no i kolejny plus jeden do klaserka. Także ja staram się na bieżąco ten klaser oczywiście uzupełniać, no żeby nie było, nie wiem, wątpliwości, żeby nie było też jakiegoś zaniedbania, tylko po prostu, żeby na bieżąco sobie to wszystko rosło. Także awkę będę robił oczywiście dopiero na koniec dnia, kiedy już wiadomo, no jakaś tam wyprawa zostanie ukończona, wyprawa po 20 dopiero, jakieś pupile do połapania i tak dalej, i tak dalej. Chcę tutaj tryhardować, chcę grać jak najlepiej potrafię w miarę możliwości ze swoim budżetem. Zacząłem robić skany na SF Toolsie znowu, to co niektórzy z was mogą pamiętać, jakiś czas temu robiłem te skany, teraz od nowa, od pierwszego dnia na tym druidzie robię te skany. Chcę po prostu rzetelnie wam pokazywać informacje, chcę rzetelne odcinki wam nagrywać, chcę, żebyście widzieli fajny gameplay na grzybkach, nie na takim poziomie, wiecie, topowym, gdzie w pierwsze dni, co niektórzy wydają, po 40-50 tysięcy grzybów, ale no wiecie, w miarę możliwości, w miarę tego, co wy mnie też wspieracie, bo też taki level, jaki mam, to jest zasługa donatorów też na streamie, którzy rzucili donajciki na parę paczuszek grzybków. Dziękuję tutaj dla Kuansa i dla Hokage przede wszystkim, bo oni się najbardziej dorzucili, więc no, to też jest wasza zasługa, że mogę taki content tworzyć, jaki tworzę, i po prostu wy mnie w tym wspieracie, nie? Oczywiście wiadomo, ja od siebie na start każdego serwera będę kupował jakieś grzyby i tak dalej, ale no oczywiście też jestem content creatorem, pamiętajcie o tym, ale no tutaj też wy dużo mi pomagacie, żeby jeszcze więcej tych grzybów móc wydawać i po prostu jeszcze lepszy kontencik robić dla was. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o tutaj moją postać na ten moment. Pupilki mówię od razu po północy, takie rzeczy co od razu po północy to robię od razu po północy, ataczki sobie oczywiście ciągle robię, no i co, twierdza, zobaczcie, twierdzę mam już na poziomie 10, kopalnia mi się buduje na 10, zaraz ją skipniemy, no i będziemy próbować szukać serca ciemności do podziemi, bo mamy zamkniętych pierwszych 9 lochów, mamy odblokowaną wieżę, więc
więc to serce, no tylko kopalnia 10 potrzebna i miejmy nadzieję, że szybko nam wyleci. Zanim jeszcze do tego przejdę, tu jeszcze akademię na 6, mamy skarbiec na 6, kwatery na 8, no ale tak jak wam ostatnio mówiłem, głównie się chcę skupić teraz właśnie na tym, żeby... Tu mnie ktoś atakował, no nie bardzo, nic ciekawego nie dają, żeby właśnie te podziemia jak najszybciej odblokować. Jeżeli chodzi o twierdzę, to jestem w top 30, więc no też mówię, od początku, od momentu odblokowania twierdzy regularnie robiłem ataki. Wczoraj jeszcze do północy siedziałem, robiłem ataki, nawet po północy jeszcze jakieś tam, ale do północy był event twierdzy, więc się szybciej ci żołnierze szkolili. Także no dzięki temu mam wysoki ranking i właśnie trafiam na takich ludzi jak Zouzi, jak tutaj, o Zouzi jest tutaj, jak właśnie ten ziomeczek MK, którzy mi dają takie chore ilości córek, jak właśnie o 9000 drewna, 3000 kamienia. Dzięki temu tak szybko mi to poszło. Jeżeli chodzi o gildię, do tego też muszę przejść. No gildia na ten moment mam dużą szansę na walkę o top 3, o trzecią lokatę na tym serwerze, co jako praktycznie 100% polska gildia, plus z takimi problemami, jakie miałem na początku, żeby zgromadzić 50 osób grzybiących, no to jest to niezły wynik. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie top 2, natomiast totalnie nie spodziewałem się właśnie gildii Highway to Hell, no ale oni tutaj, oni z Freedom na pewno będą walczyć o pierwszą lokatę, no a my gdzieś tam, jak widzicie, się przebijamy tutaj w rankingu, no i oto top 3, miejmy nadzieję, że zawalczymy. To też nie jest zły wynik, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o ludzi w gildii, no to oczywiście Pardikux tutaj, pierwsza osoba, która wbija 200 plus w naszej gildii, pozdrawiam serdecznie. SJZ też ładny level, Fejgi, Młody, Kejker, Neko, Battlejuice, Pep Guardimola, no tutaj wszyscy takie levely, powiedzmy 130 plus, to jest naprawdę bardzo fajne osiągnięcie, gratuluję chłopakom. No ale tutaj dół gildii oczywiście też swoje robi, dół gildii też swoje robi, też pomaga, gildia to jest 50 osób, a nie załóżmy 20 czy 30, więc oczywiście gratuluję wszystkim progresu. Na ten moment mamy 101 level średni, 369 rycerzy. No i tutaj z tego co widzę, póki co wesoły Bartek idzie do wymianki, ale nie dlatego, że ma najniższy level w gildii, tylko zobaczcie, mamy czwarty dzień serwera, on tutaj już ma jeden dzień AFK, Salkę ma 6, gdzie do wczoraj była 7 albo 8 nawet, więc no, więc tutaj Bartka musimy podmienić. Jeżeli ktoś gra na EU15 i jest zainteresowany gildią, czy spełnia wymagania, czy nie, niech do mnie pisze na pocztę. Ja sobie tutaj zazwyczaj ludzi z poczty biorę do waiting listy, takich powiedzmy w miarę sensownych, którzy faktycznie mają potencjał. Na przykład tutaj do danego muszę napisać siemanko i jak decyzja, bo musimy podmienić właśnie tego ostatniego, bo Dudany też bardzo ładnie ciśnie i po prostu ja prędzej czy później się do każdego odezwę. Tutaj no już od początku gry nam chyba z dwie osoby skończyły grę. Berka, wesołego Berka, ja powiedziałem wcześniej Bartka, nie wiem, wesołego Berka musimy tak czy inaczej podmienić też, więc no mówię, no jakieś tam te podmianki prędzej czy później będzie trzeba robić, dlatego odzywajcie się do mnie w wiadomości prywatnej. Ja jak już kogoś będę miał dodać, to się zawsze do niego odezwę, czy to w gierce, czy to na Discordzie, jeżeli mam kontakt. Także na spokojnie. Dobra, tyle, bo się tutaj bardzo mocno rozgadałem. Jeżeli chodzi o skany, statystyki i tak dalej, to wam to wszystko popokazuję. Natomiast teraz lecimy po podziemie. Skipujemy sobie to, mamy kopalnię Dyszkę. Jeszcze się tu przeloguję, żeby na pewno załapało, powiedzmy. No i co? I kurczę, powiem wam, no szukamy klejnotu. Mamy tyle surek, ile mamy. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Zakończ. Okej, mamy pierwszy gem na siłę. No niedobrze. I to jeszcze malutki. Niedobrze, niedobrze. Zobaczcie, to szukanie gemów jest takie drogie. 60 grzyba. Masakra, ale dobra, drugie kopanie. Mamy serce, ciemności, pięknie. Od razu odpalamy kolejne kopanie. No i co, może akademię sobie w międzyczasie zacznę budować, potem może twierdzę polecę. No muszę tu regularnie ataki robić. Jeszcze jest taki okres na serwerze, gdzie oczywiście ataki musimy robić niemalże non stop. Dobra, jest podziemie i co, możemy się chyba przelogować i oczywiście pakiecik podziemi również nam tutaj wpadnie. Teraz tak, ja sobie muszę wejść na Discorda naszego gildyjnego na momencik. Standardowo zakładka wskazówki, no i mamy po zakupie pakietu podziemi, co musimy po kolei budować. I mamy tak, tutaj oczywiście gobliny, cyk, potem mamy serce na dwójeczkę, potem mamy wrota na dwójeczkę, z tego co widzę, poskipujemy to oczywiście, dalej mamy traktor na dwójeczkę, pyk, teraz tak, serce, traktor i wrota na trójeczkę. No tu nam oczywiście ten trener też pomoże, ale to zaraz. Tortury na jedyneczkę, dobra, cyk. Tutaj mamy znowu na czwóreczkę, pyk. Pyk i pyk, dobra. Teraz tak, gladiator na jedyneczkę, okej.
serce znowu, teraz na piątkę. Pyk, pyk i pyk. To piąteczka, keeper, keeper, czyli władca. Tu mamy raz, dwa i trzy, ok. Time machine, czyli przygodomat, musimy też zbudować. To musimy na dwójkę. Time machine. Aha, ja już nie mam złota. O kurde, co jest? To aż takie jest drogie? Dobra, gladiator. Na dwójkę i na trójkę musimy. Czyli to time machine oplułem. Dobra, czyli muszę golda skądś pozyskać. Okej, czekajcie moment. Zaraz tutaj sobie spróbujemy goldzika dostać. W sumie ja nie mam nic do sprzedaży. No ten gemik, ale jego to może zostawię dla Barbara. Okej, czekajcie, sprawdzimy procenty, bo ja oczywiście jeszcze tutaj jakieś lożki poklikam. Delikatnie chociaż. Wiadomo, teraz będzie w ogóle driving dungeon, czyli ten loch na kółkach od piątku. Będzie event epicki, więc my sobie 4%. Więc my sobie na tym najwięcej expa zgarniemy. No i po prostu się poprzebieramy, pobawimy. Ale no, troszeczkę tych grzybków jeszcze mogę tutaj wydać. Dlaczego by nie? Mamy na tego ziomeczka prawie 4%. On nam na pewno da troszeczkę golda też. No i chyba 130 level. Jak nie od razu 130, to nam będzie jeszcze niewiele brakować. Dawaj, dawaj. Powiem wam tak, druid w PvP, jak dla mnie, też totalny klocek. Jak sobie nieraz próbuję zdobyć jakiś itemek do klasera od osoby, która ma tam 110 level, 115, 120, gdzie my mamy prawie 130, mamy lepsze statystyki, bardzo często przegrywam. Druid, no nadal jest po prostu kiepściutki. I to widać, o dobra, mamy to. I to widać, wiecie, nawet właśnie po tym, ile wydaliśmy grzybów na te pierwsze 3 dni i jaki nam to dało level. No dużo, dużo rzeczy po prostu na to wpływa. Dużo rzeczy na to wpływa, że faktycznie ten druid jest no kiepściutki, co by tutaj nie mówić. No, tu akurat ładny kryt. No ale co zrobić, no gramy, gramy tutaj. To jest pierwszy nasz serwer taki, powiedzmy, na tryhardzie, gdzie faktycznie będziemy się starać, gdzie faktycznie będziemy grać daily. Będziemy się starać grać od linijki. Nie będę przepuszczał żadnego kalendarza, żadnego dnia. No tu prawie 2% na kolejnego, to jeszcze spróbujmy go ubić. I od razu odblokujemy tornado. Jak odblokujemy tornado, no to wiecie, to już to będzie szło, że tak powiem, z górki. Także spróbujmy. No, także druid aktualnie wydaje mi się, że jest kiepściutki. Widziałem, że ktoś tam pisał, że on został w ogóle źle wgrany do gierki, czyli nie tak jak powinien być wgrany. Nie wiem, nie znam się na tym, aż tak się, powiedzmy, nie zagłębiałem w temat, ale po prostu, że druid jest zbugowany. Tylko wiecie, problem tutaj polega na tym, że nawet jeżeli jest zbugowany, jeżeli coś źle zostało wgrane, jeżeli to, jeżeli tamto, no to jednak EU15 był swego czasu serwerem reklamowanym jako sprawdź nowego druida, przetestuj go, to, tamto, wiecie, nawet wam chyba pokazywałem taką naklejkę, która była na poczcie przed startem serwera. Tam coś pisało w stylu, dołącz do 20 tysięcy graczy na serwerze EU15, którzy już się zarejestrowali i przetestuj nowego zbufowanego druida, czy tam zmienionego druida. No kurczę... Jeżeli coś takiego robisz, jeżeli robisz taką reklamę, no to musisz być w 100% pewny, że z tym druidem jest wszystko w porządku. A jeżeli nie jesteś pewny, to robisz wszystko, żeby do momentu startu z tego serwera, czyli maksymalnie do piątku, powiedzmy do godziny 15, została wgrana poprawka i żeby ten druid był taki, jaki powinien być. No chyba, że nie jest to błąd, chyba, że faktycznie ma taki być, no to jest po prostu kiepski, nie? To jest po prostu kiepski. Tutaj na tego nocnego trolla mamy prawie 2%, no i też sami zobaczcie, że nie wygląda to zbyt dobrze. Trenera może jeszcze podbiję tutaj, żeby nie było. Tą rozpiskę sobie odpalimy. Tak, aha, trenera to ja niepotrzebnie podbijałem. To musimy na trójeczkę, niech będzie. I teraz mamy to znowu na szóstkę. Okej, to niech będzie cyk, niech będzie cyk. No i wrota, niech będą cyk. Dobra, i może trenera na piątkę bym jeszcze podbił. Niech będzie tak. Tutaj już tak, powiedzmy, dusze mi się kończą, więc tak poza rozpiską. No i musimy pamiętać, żeby ten time machine, jak będziemy mieć golda, podbić na dwójkę. I na razie tyle. I z tego co widzę, na razie tyle. Możemy, nie wiem, jakąś kopalnię złota odpalić, cokolwiek. Albo nawet, dobra, to, no dobra, niech będzie tak. To zaraz tego, to time machine odpalimy, nie? W każdym razie, no mówię, jeżeli chodzi o... O dobra, teraz od razu siadło, mogłem trenera od razu podbić. Pięknie, mamy to, 131 level. No i teraz mamy tornadko. Tornado oczywiście od razu robimy z bomby. Niech będzie i od razu sobie to time machine
odpalimy tak, jak miało być. Teraz tak, na tej rozpisce mamy to na szóstkę, keeper na czwórkę i gladiator czwórka, piątka. Czyli ja keepera nie dałem na czwórkę, bo nie mam na tyle dusz. Dobra, to już sobie później na spokojnie będziemy, no, rozbudowywać, nie? Tornatko. Także mówię, jeżeli robisz taką reklamę nowego serwera, no to musisz być w 100% pewny, że... no ten druid będzie działał tak, jak powinien działać. No bo to nie może tak być, że jest taka reklama, ludzie zaczynają grać druidem, skuszą się na tego druida, a tutaj wychodzi to, co wychodzi. No nie ma nawet takiej opcji. No a mówię, z tego co mi pisali, co niektórzy, właśnie tak to zostało zrobione. Czekajcie, tutaj mamy jakąś brońkę, to ją założymy powiedzmy tu. Tutaj u nich to mam same itemki epickie do kibelka w razie czego. Tutaj paska nie założę, rękawic nie założę. Dobra, broni też nie założę. Która broń jest droższa? No powiedzmy ta, okej, to tą mogę sprzedać. No i co, sprzedajemy, kurde, to nie są takie drogie itemy z tego co widzę. Ten za 14, ten jeszcze za 2 dychy. Te sobie na razie zostawimy. Gemik, mówię, na razie też zostawię, okej, wracamy. Lecimy dalej do tornatka. Pyk, pyk, zaraz będzie kolejny level. No teraz kolejny pakiecik mamy na 150 levelu, jak dobrze pamiętam. Ale my tu zobaczcie, my jeszcze naprawdę dużo jesteśmy w stanie zrobić w tym tornadzie. I teraz tak, wisiorek możemy dać nawet na Mariusza, to możemy dać na Mariusza. Co dzisiaj w ogóle chciała od nas wiedźma na tym serwerze? Mamy już 5% czaru, dzisiaj pierścienie, ok. Czy mamy jakiś pierścionek? No nie bardzo. Niestety nie mamy. Czyli to mogę sprzedać, to mogę sprzedać. Brońka znowu za 60, więc weźmiemy tak. No i tą sobie sprzedamy na razie. Cyk, które tornado 30. No do tego tornada, nie wiem, do jakiegoś 50 chyba będę w stanie dojść. Chociaż nie jestem pewien, powiem wam szczerze. Zobaczcie, mamy już 500 000 golda. To tornado też nam da, że spuchną nam fajnie statystyki. Coś tam jeszcze podbijemy i może jeszcze w tych lożkach sobie poruszymy parę lochów. Ale mówię, ja tu nie chcę się jakoś napinać, nie chcę nie wiadomo czego robić. Granie daily, ulepszenie klasera i... o dobra, siadło jeszcze. I na evencie epickim możemy tutaj ładnie polecieć. Może po jakiś level 200+, może coś koło tego. Zobaczymy, zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie. A, no i oczywiście zarządca areny. Zarządca areny, nie pokazałem wam jak wyglądam. To zaraz wam pokażę. Zrobiłem wczoraj reset przed północą, żeby dostać drugie ulepszenie na siedzisko. Że tak powiem sobie to troszeczkę, no nie wiem, sfokusować, tak wiecie, no brakuje mi teraz słowa. W każdym razie, no żeby na pewno to siedzisko już mieć na fullu ulepszone. No i teraz sobie od nowa ulepszam. Jak tutaj będę miał w ofierze tam 19 czy tam 20, to sobie zrobię ofiarę i będziemy lecieć dalej. No ale chciałem po prostu, żeby na pewno... tak wymusić, nazwijmy to, ulepszenie tego siedziska, kupno drugiego ulepszenia w zasadzie dzisiaj po północy. No i mam już, jak widzicie, ozłocenie i przyspieszenie. Tak wygląda mój zarządca areny odblokowany wczoraj, żebyśmy tutaj też mieli jasność. Dobra, co my tu mamy? Teraz tak, wisiorek. Wisiorek możemy dać na tego, to możemy dać na Kunegundę, klatę możemy dać na Kunegundę póki co. No i okej, to jest bardzo tanie, to jest bardzo tanie. Zobaczcie jaki rozstrzał tych itemków. Niektóre faktycznie droższe, a niektóre takie, no, dość tanie. W sumie to ja też mogę co niektóre itemy rozmontowywać, ale to, no nie wiem, z wypraw nam też pewnie jakieś itemy polecą na 100%. Dobra, czy ja jeszcze jestem w stanie wbić kolejny level? Musiałbym tą rosiczkę leśną ubić, nie wiem, szczerze mówiąc. Dawaj, dawaj. Może by się udało, może coś byśmy jeszcze machnęli. Siądzie czy nie siądzie? No, proszę cię. Dobra, no, o nie, siadło, okej. Okay. I teraz kolejny woj, dobra, to tu już się zaczynają problemy. Dobrze, na razie tyle. To nam daje w ogóle 30 tego. No, a w sumie mam miejsce, to na razie zostawię. Jak na koniec dnia nie będę miał czegoś do rozmontowania czy coś, to sobie oczywiście machnę to. Mamy 134 level. Teraz tak, tu sobie dobijemy może do 800 to HP, o ile nam się uda. Sporo tego golda nam wyleciało. Może na jakimś evencie golda się bardziej skupię na bokach, ale teraz będę leciał głównie inte i HP. Jeszcze 10, albo... no tak się zastanawiam. Aha, i wziąłem za dużo. Dobra, to damy 805. Tu może dobijemy do 550 w podstawie. Wiecie, no teraz mógłbym się bawić w ten sposób, że na przykład, nie wiem, w ogóle mi żaden epic chyba nie poleciał z tornada. Mógłbym się bawić w ten sposób, że wiecie, poszukać jakiejś zwykłej broni, bo broni już mi na pewno dają dużo stat i potem polecieć dalej. No, mógłbym się tak bawić, ale na spokojnie. Może jakieś gemy mi lepsze polecą już w 10 kopalni w międzyczasie. Może to, może tamto. Czy nie nagram już żadnego odcinka z druida do piątku? Nie wiem, wątpię. Raczej będę chciał jeszcze coś nagrać.
tutaj w miarę rozwoju postaci. Może z dropów mi jakiś fajny epic poleci, no zobaczymy, w każdym razie wiecie, główny content, główny taki exp, główny taki docisk będę chciał zrobić właśnie w piąteczek i ogólnie w weekend na evencie epickim plus na driving dungeon, wiadomo jak to wygląda. Dobra, natomiast sprawdźmy jeszcze procenty na te główne lochy. Mamy na zwiadowce. Ogólnie zauważyłem, że największe procenty w lochach na tym druidzie mamy na zwiadowców. Dokładnie. I zwiadowcy nam również bardzo szybko padają. Tu jakieś rękawice. Plus 39. Troszkę pancerza tracimy, ale to nic. Tu sobie od razu usuniemy klejnot, rozmontujemy w ten sposób i lecimy dalej. Ludojad. Dawaj, dawaj. No szkoda, że nie ma takiego lochu, który by nam dawał epika dokładnie za każde piętro, no bo widzicie jak to wygląda, teraz by było super. Obejrzyjmy sobie te dwie waleczki od razu. Się tutaj trochę rozgadałem, no długi odcinek wyjdzie, ale trochę wam pogadałem, poopowiadałem, potrzeba mi było czegoś takiego, żeby wreszcie troszeczkę wrzucić na luz. Po tym, że tak powiem, ciężkim weekendzie, dość pracowitym. No i wiecie, taki chillowy odcinek, coś jeszcze tu poklikać, poopowiadać wam. No i ogólnie, kurde, tu jakie hity. I ogólnie wiecie, żebyśmy sobie tak na spokojnie pogadali. Mówię, no na zwiadowców jest spoko, natomiast wojownicy wydają się być takimi dość sporymi blokami. Jeżeli chodzi o magów, no to też, ale magowie to są w zasadzie dla każdej klasy postaci bloki, ale nie aż takie duże, nie? Więc tutaj no mam wrażenie, okej, na tego maga mamy 0,22, no to już nie ma co. To nie ma co dalej iść, a spróbujmy jeszcze tornadko może. Może jeszcze z tornada byśmy coś wycisnęli. Dawaj, dawaj. No jakby ten woj padł. Dokładnie, mamy 138, tu mamy magusia. Pyk, tu mamy zwiada, też raczej padnie, cyk, tu mamy kolejnego maga. No to może kolejnego wojownika. To kolejnego wojownika spróbujemy poklikać, bo raczej mówię, magowie i zwiadowcy nie są aż takimi blokami. Tu kolejny maguś, jakbyśmy jeszcze jeden level wbili, byłoby super, ale pamiętajcie, że my dzisiaj spróbujemy tego Kroxa złapać. A, o kurde, jak nam szybko ten... What? Czemu nam tak szybko ten woj padł? Co jest, aż dziwne. Tu zostawimy, to na razie pozostawiamy, niech będzie. Chociaż 43, dobra, to mogę rozmontować. No ten gaming mi trochę tutaj wadzi, ale niech będzie. Tornadko dalej, mamy 50 tornado w ogóle. Może by się udało jeszcze machnąć? Właśnie to jest to, powiem wam, to jest ten etap, gdzie teraz mógłbym tak naprawdę wymienić broń, tak jak już wam powiedziałem, na zwykłą i znowu by mi pewnie wzrosły procenty, znowu mógłbym klikać, znowu to, znowu tamto, ale aktualnie to jest drogie, aktualnie to jest bardzo drogie, lepiej właśnie się przebrać w itemki epickie i polecieć tutaj jak zły z levelami, potem się znowu poprzebierać i tak w kółko, wiecie. Dobra, 4, 3, 2, 1, cyk, żeby już tutaj nie przesadzać. Tu mamy jeszcze golda, od razu go sobie damy win. Ta inta już się robi dość droga, niedługo będziemy mieć 1000 w podstawie. No i tyle, wracam powolutku do klepania oczywiście klaserka. Klaserek tutaj, no regularnie sobie szukam jakichś ludzi. Czy ja go pokonam? Spróbujmy, ale szczerze mówiąc nie jestem przekonany, czy udałoby mi się to zrobić. Dobra, niech będzie, no mamy praktycznie taki sam level. Statystyki, no w zasadzie mam lepsze, bo HP mamy prawie tyle samo. Ale no głównej mam więcej. Obejrzyjmy tą walkę. O kurde, no tutaj... No close, close, ale ładny, ładny hit, ładny hitek. To się akurat szanuje. I plus jeden do klaserka, okej. No i ja tak sobie tutaj właśnie atakuję darmóweczkami. Tutaj sobie będę teraz... No on nie daje za dużo, ale niech będzie. Tutaj na razie się powstrzymamy. Tu oczywiście będę teraz sobie zbierał na salkę, żeby na ósemkę wbić. Potem może twierdzę od razu wbiję dalszą. Potem kwaterki na dziewiątkę. No wiecie, teraz muszę regularnie te ataki robić mimo wszystko, żeby w dalszym ciągu sobie to ogarniać. Tutaj Sobol mi daje sporo, więc też od niego weźmiemy tyle. Tyle na ten moment. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę. Pięknie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to oczywiście pamiętajcie o tym, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale. Także każdy like plus komentarz to jest jeden numerek w giveawayu. No wiadomo, trzeba subskrybować kanał, żeby brać w tym udział. Kupujcie grzybki, pakiety specjalne i tak dalej z kodem Neutral. I wysyłajcie mi screeny, jak używacie tego kodu twórcy Neutral przy zakupach. Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. I wszystko, wszystko z mojej strony. Piszcie w komentarzu, czy gracie na EU15, jak tam wam idzie oczywiście, który macie level. Chętnie sobie poczytam. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!